Także palę, ale tak. O czym opowiadamy? O pszczole B15, czyli B4 razy B11 Lighthouse. Tak jak mówiłem, linia B11 wykazuje bardzo wysokie, jest to linia oparta na materiale afrykańskim, wykazuje wysokie cechy higienicznościowe oraz jest bardzo miodna. Wszystkie linie Thomasa Ruffala słyną ze wysokiej miodności, w miarę łagodności oraz jakiegoś w jakimś stopniu odporności na choroby i higieniczności. Cały czas, tak jak można zauważyć, stawiamy w tym roku na wysoką higieniczność i na cechy pałeczne. Proszę bardzo. Tak wygląda daszek. Daszek pełny pszczoły i zakarmiona rodzina na pełnym korpusie. Tej pszczoły jest bardzo dużo. Tworzy duże rodziny. Wysokomiodne, ładnie wykorzystujące pożywki, bardzo ładnie się zalewa. No i oczywiście, tak jak mówiłem, jest sporna rezerwacja pokarmowa. W tym roku dodatkowo dostała troszeczkę materiału, który powiększy tą higienistość oraz powiększy tak zwane VSH. VSH linii B11 wynosi 63%. W tamtym roku B140 dostała ta pszczoła, pszczoła Sarupela. Czyli można powiedzieć, że już w 70% jest to linia rupelowska. Tutaj wyjąłem to same lekarstwo produkcji chińskiej. Wiadomo, że wokół tego lekarstwa, jak czerw był, to się wypalił. Ciekawe, czy na tej ramce jest czerw. Nie, ta ramka już jest zalana. I ta pszczoła się, można powiedzieć, podlała do zimy. Tym razem nie wyciągnąłem ramki z banku, nie udało mi się. No ale nie będę dążył do tego, żeby szukać ramki z czerwiem, ramki z matką. Mamy już koniec września. Praktycznie czerw jest w większości wygryziony. Dzisiaj jest ładna pogoda, więc sporo pszczoły też na pewno jest w terenie. Miejmy nadzieję, że zaraz wróci. Tym bardziej, że dookoła jest bardzo dużo poklonów. Co tutaj następna ramka będzie bez czerwiu. Myślę, że z czerwiem to dopiero będzie ta ramka. No już czerw się wygryzł. Czyli kolejna rzecz związana z pszczołą bakwast. Bardzo dużo czerwiu, długo czerwią. No to jest akurat w przypadku tej pszczoły bzdura. Cały dużo na daszku.